i macie Świąt Bożego Narodzenia i blasku choinkowej świecy. Bardzo serdecznie witamy wszystkich gości, szanowną dyrekcję, całe grono pedagogiczne, wszystkich pracowników szkoły i Was, drogie koleżanki i koledzy. Prosimy o zebranie głosu panią dyrektor Zespołu Szkół imienia Jana Pawła II w Osieku, Małgorzatę Kulowską. Szanowni goście, szanowne grono pedagogiczne, nauczyciele, wychowawcy, witamy bardzo serdecznie księdza proboszcza, witam bardzo serdecznie pracowników administracji, obsługi, gorąco witam rodziców, a przede wszystkim oczywiście naszych uczniów, którzy uczestniczą w tym wyjątkowym, pięknym dniu. Święta Bożego Narodzenia w historii chrześcijaństwa to jedno z najważniejszych świąt w naszej tradycji. Wiemy doskonale, że rozpoczynamy te święta Wigilią, a później obchodzimy oczywiście dwudniowe święta. W naszej szkole wyjątkowo widać nastrój Świąt Bożego Narodzenia. W każdej klasie jest choinka, świecą światełka. Pięknie mamy wystrojone korytarze, zewnątrz też świeci choinka. Jesteśmy naprawdę przygotowani do tych świąt. A dzisiaj obchodzimy tak zwane wigilie szkolne. Łamaliście się już opłatkami, składaliście sobie życzenia, a najważniejsze jest to też dzień pojednania, wybaczania sobie wszystkiego, co było złe, zapominania i cieszenia się tym, że wchodzimy właśnie w ten nastrój świąteczny. Ja również w imieniu moim, pani dyrektor Eweliny, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim, którzy tutaj są obecni i oczywiście waszym rodzinom, które też przygotowują się do Świąt Bożego Narodzenia. Pozwolę sobie odczytać życzenia zredagowane właśnie z myślą o naszej szkole. Niech magia Świąt Bożego Narodzenia wypełnia ciepłem wszystkie mroźne dni, a blask gwiazd przypomni, że z czasem wystarczy wypowiedzieć życzenia. Spełnienia wszystkich świątecznych życzeń, zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia Pańskiego, odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy i refleksji, wszelkiej pomyślności w nadchodzącym nowym roku 2023, spełnienia planów w życiu osobistym i zawodowym dla całej społeczności szkolnej, dla nauczycieli, wychowawców, pracowników, rodziców i uczniów. Życzę w imieniu dyrekcji Zespołu Szkół imienia Jana Pawła II w Osieku. Dziękuję bardzo. Pragniemy rozpocząć to spotkanie koremną. Prosimy wszystkich o powstanie. Zdjęcia
Kiedy wieczór zimowy, chaty w śniegu drzemią, nastrój dziwny, wyjątkowy snuje się nad ziemią. Lecz najmilszy, wigilijny wieczór przed świętami jest tak piękny, tak inny, tak oczekiwany. Staropolskim obyczajem trzepka do was bierze. Przyjmijcie więc zatem nas jak należy. Wspomnijcie wraz z nami, co w Betlejem było, gdy Boże Dzieciątko na świat się zrodziło. Do Betlejem ciemną nocą idzie Józef z Matką Boską. Gwiazdy świecą i mrugają, drogę jasno rozświetlają. Gdy nadejdzie zima sroga i nastaną wielkie chłody, śnieg pojawi się na drogach i zamarzy wszystkie wody. Jedna tylko myśl rozgrzeje oszronione serca ludzi. Wkrótce Boże Narodzenie, niech nadzieja w nas obudzi. Panie Boże.
jak iść przez ten świat. Kto się tam po nocy włóczy? Zamknij drzwi na 7 kluczy, spać nie dają włóczy kije. Przyjmijcie Pannę Maryję, dajcie nocleg, choćby w sieni, jesteśmy bardzo strudzeni. Tu nie zajazd, nie gospoda, idźcie stąd, bo czasu szkoda. Ja gdziekolwiek, Leona, Bóg mi dał ją w opiekę, jest zziębnięta i strudzona. Idziemy z drogi dalekiej. Nie pomoże święże, drzwi włóczęgą nie otworzę. Tu są jeszcze inne domy, słyszysz? Grają, jeszcze nie śpią. Powiedz im, że jesteś cieślą, że odwdzięcisz się jak trzeba za ten kąt i kromkę chleba, zapłacisz swoją pracą. Nie wpuścili nas bogacze. Żeby chociaż kromka chleba, choćby okruch, serce boli. To ty byłeś u nas w domu? Wiesz, uciekłam po kryjomu. Oni tańczą, taki bal, a mnie was było żal. Oni wcale nie są mnie, oni was nie puścili. Macie, przyniosłam coś na drogę, ale z wami iść nie mogę. A wy skąd tutaj? I pewno bardzo bolą was nogi, głodni, zmarznięci, a wicher wieje. Macie do kogoś Betlejem? Nie? No to więcej się już nie trapcie, boście Betlejem znaleźli. Babcie, dał wam strumienie w tą noc gruniową. Mam stajenkę, jest dach nad głową. Chodź, gołąbeczko. No!
jestem Sam Snyder, a duszę oczonym domem zagarniam swoim ogonem. Rozpuszczam ludzi, sklepiam suję, zbawiam trójwiekła i torturuję. Ja też robię, co mogę, żeby ze ducha nie każdy mnie słucha. Policzmy ich grzechy dokładnie, zanim ktoś z nas je wypadnie. Oj, nie jeden z nich w Wielki Piątek kiełbaski wcina. Nie jedna słodka panienka zbyt często lusterko zerka, dąsa się na koleżanki gniewa. Starszych nie słucha, a na lekcjach zjewa. Zejdźcie nam z drogi i bierzcie diabełki za pas nogi, a każdy z was niech się raduje jak może, bo gwiazda na niebie zwiastuje nam narodzenie Boże. Dziecię się w Betlejem narodzi, co przyniesie światu nadzieję i miłość. A kysz, diabły, a kysz! My jesteśmy pastuszkowie i pasiemy owce. Pilnujemy, aby owce nie szły na manowce. Wilk w pobliżu na nich czyha, lecz nas nie zaskoczy. Pilnujemy owiec we dnie, pilnujemy w nocy. Ale dzisiaj noc spokojna, nic się nie wydarzy. Ogień płonie, dzisiaj po tej chwili cię nie odpoczy. Słucham takim śpiącym, zrzewnę się troszeczkę. Dobrze, Maćku, ja też oczy zamknę na chwileczkę. Aniołek, fiołek, róża bez, płyt nie zasnęli, aniołek jest. Nie bój się, jeszcze nie trzeba, jeszcze daj nam znaku z nieba. Zobacz, pali ogień na oce, jabłuszka piekli, jeszcze gorące, zbudzić ich? Czekaj, jeszcze chwileczkę. Jeszcze nam z nieba znaku nie dali. Jeszcze się w jakieś światło nie pali. Czekaj na gwiazdę nieba. Pali się, pali, światło z obłoków. O, jaka luna, o, jaka zorza. Pali się, wstawać, o, Edyp, Boża. Trwoga na Boga. Chłopaki w nogi, niebo goje. Wstawajcie, pasterze, widzę anioła. Witajcie, pastuszkowie! Z radosną nowiną do was przychodzę. Oto zbawicie się wam narodził. Chodźcie ze mną do Betlejem, piersi kogo zdrowicie. Wstającego znajdziecie, w żłobie leży to dziecię. Śpiewajmy pastorałkę od serca do ucha, gdy za oknem biała śniegu poducha, poducha. Już Pan Jezus w żłobie leży, na wyścigi każdy bierze zobaczyć malucha, malucha. Już Pan Jezus w żłobie leży, na wyścigi każdy bierze zobaczyć malucha, malucha. Powitajmy maleńkiego Jezusa z radością, a Maryję, Matkę Jego z godnością, z godnością. Niech mu wszystkie dzwony grają, aniołowie zaśpiewają wesołą nowinę, nowinę. Niech mu wszystkie dzwony grają, aniołowie zaśpiewają wesołą nowinę, nowinę. Cicho śpi, cicho śpi, a Maryi z oczu płyną szczęścia łzy, szczęścia łzy. O, Kruszyno moja miła, w bólu ciebie porodziłam. Witaj mi, witaj mi, witaj mi. O, Kruszyno moja miła, w bólu ciebie porodziłam. Witaj mi, witaj mi, witaj mi. My zagrajmy żwawą nutę na plecie.
dziecię na flecie i uścimy jak najlepiej to dziecię, to dziecię. Świeci gwiazda migotliwie, narodził się Bóg prawdziwie na świecie, na świecie, na świecie. Świeci gwiazda migotliwie, narodził się Bóg prawdziwie na świecie, na świecie, na świecie. Przyszło na ziemię dzieciątko, co radość wielką budzi. Śpij, dziecino moja mała, będę cię kołysała, do serduszka cię przytulę, kolędy zaśpiewam czule. And
skończył kołysać, cichutko położę. Z nieba gwiazdkę sięgnę, przyjaźnie położę. Witaj, dzieciątko w żłobie. Kłaniamy się dzisiaj Tobie i tak bardzo dziękujemy, żeś zamieszkał na tej ziemi. Przyjmij dzisiaj nasze dary, weź serduszka, weź ofiary. Witaj, dzieciąteczko, bo skarbów nie mamy, lecz przyjmij pokłony, które Ci składamy. Oto bochen chleba i słodkie kołacze, niechaj mały Jezus z głodu na mnie płacze. Ja przyniosłem jabłuszka słodkie i rumiane. W moim kraju, Hendeleko, słyszałem o Tobie.
Witam Ciebie, Królu Dziecię, położone w żłobie. Twoja gwiazda mnie do Ciebie prosto prowadziła. Złotą darzę Ci przyniosę, dziecineczko miła. Przyjmij od Baltazara mirę, żywicą pachnące zioła, żeby chorób nie było na świecie, żeby zdrowie nas nie opuszczało. Kadzidło w ofierze przyjmij od Lektora, a przewodzony za tych, którym obca pokora, by miłość przyszła na zawsze, a pycha precz odejdzie. Niech wam Bóg zapłaci, goście nasili, żeście dziś Jezusa tak pięknie uczcili. Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy nie lubisz, aby wysłuchać, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które wybrzymiasz na okno, wyciskają ludzi w samotności, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego, moralnego i duchowego ubóstwa, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo zniknione są Twoje możliwości i jak wielka jest Twoja słabość, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy pozwolisz, aby Bóg ukochał innych przez Ciebie, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie. Z Marią asystują przy boku.
ucieka i za którą tęskni. Jest taki wyjątkowy wieczór w roku, gdy wszyscy obecni gromadzą się przy wspólnym stole. Jest taki wieczór, gdy gasną spory, znika nienawiść. Wieczór, gdy łamiemy opłatek, składamy życzenia. To noc wyjątkowa, jedyna, niepowtarzalna, noc Bożego Narodzenia. Szanowna dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz wy drodzy uczniowie. Życzymy Wam, aby te święta, a także cały nadchodzący rok upływał w harmonii i zadumie, by nigdy nie zabrakło Wam ciepła drugiej osoby, a każdy dzień był pełen niezapomnianych chwil. Z okazji świąt pragniemy życzyć Wam niezwykłych wrażeń, niezapomnianych i cudownych chwil oraz nowych, wspaniałych możliwości w nadchodzącym nowym roku. Pragniemy przekazać na ręce Pani Dyrektor skromny podarunek od całej społeczności szkoły.
Prosimy o zebranie głosu panią dyrektor zespołu szkół imienia Jana Pawła II Wosieku, Małgorzata Kunarska. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wspaniałą, uroczystą akademię z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Wprowadziliście nas w nastrój tych wyjątkowych świąt. Magia świąt wszystkim nam się udzieli. Na pewno do domu wrócimy w dobrym, wspaniałym nastroju, aby przygotowywać świąteczne potrawy i wprowadzać właśnie ten nastrój do naszej rodziny. Bardzo dziękuję wykonawcom, wszystkim uczniom, którzy tak bardzo się zaangażowali, ale przede wszystkim dziękuję za przygotowanie tej wspaniałej uroczystości paniom i bardzo serdecznie zapraszam wszystkie panie tutaj, abyśmy mogli wspólnie zobaczyć, kto właśnie jest inicjatorem, twórcą tej uroczystej akademii. Bardzo proszę, szanowne koleżanki, pani Aneta Książka, proszę bardzo, pani Bożena Skoczewska, pani Wiola Bańkowska i pani Agnieszka Kurosa. Przyjdźcie tutaj pani, pan Tomek nas uchwali, może nas zdjęciu. Bardzo serdecznie. Dziękuję pani wicedyrektor Ewelinie Świątkiewicz-Maj, że tutaj nadzorowała w przygotowaniach tej uroczystości. Oprawa muzyczna, jak zwykle, pan Sławomir Najduk, również bardzo serdecznie dziękuję. No i powiem tak szczerze, bez pana Tomka Zawady nie mielibyśmy udokumentowanej żadnej uroczystości, a już ta dzisiejsza, to rozumiem, że będzie na pewno na wszystkich stronach YouTube i innych tam jeszcze możliwych stronach Facebook i tak dalej. Także bardzo dziękuję. Dziękuję rodzicom, że państwo i panie przede wszystkim zaangażowałyście się w to, aby wasze pociechy tak przewspaniale wyglądały, bo wiem, ile to było wysiłku, ile prób. No i właśnie ten strój też świadczy o tym, że tutaj jest oczywiście rola ogromna ukochanych mam. Bardzo dziękuję, zapraszam panią Ewelinę, która tutaj też ogromny wkład włożyła w to, żebyśmy mieli właśnie taką uroczystość. Jeszcze raz życzę udanych, radosnych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego nowego roku. Spotykamy się w szkole 2 stycznia 2023 roku. Zdrowych, spokojnych świąt. Dziękuję bardzo.